W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Zarządu Województwa na prośbę organizacji związkowych. Przybyli w pełnym składzie. Mamy również zasnego gościa, pana prezesa Ogierda Łukaszewicza, który również w tym spotkaniu uczestniczył. I ponieważ to spotkanie było z inicjatywy Związku Zawodowych, więc ja może od razu oddam głos panu prezesowi, może na początek konkluzję z dzisiejszego spotkania. Ja tylko chciałem powiedzieć, że spotkanie było bardzo, bardzo uważam owocne i konstruktywne. Omówiliśmy sobie pewne ramy działania na przyszłość, nowego otwarcia dla Teatru im. Jana Kochanowskiego. My w te wszystkie uwagi jako Zarząd Województwa z wielką uwagą się wsłuchujemy i na pewno na przyszłość będziemy wyciągać wnioski i kierować się współpracą z Państwem, głosem, będziemy się słuchać głos płynący od Państwa, żeby ta instytucja naprawdę w Opolu była tą, w naszym województwie, tą taką wiodącą i żeby te wszystkie problemy, które teraz są, jak najszybciej udało się pokonać te wszystkie problemy. Mam swój osobisty powód troski o Teatr Kochanowskiego w Opolu, ponieważ pamiętam swój występ w 1975 roku w sprawie Dantona Stanisławy Przybyszewskiej w reżyserii Andrzeja Wajdy. Z Teatrem Powszechnym wzięliśmy udział w konfrontacjach opolskich. Pamiętam ten patos tej olbrzymiej przestrzeni, tych naszych głosów wielkich, no i jednocześnie pewnego lęku o przyszłość takiej instytucji w tych rozmiarach. Podobne teatry o podobnej kubaturze powstawały wtedy w Polsce, jak na przykład w Elblągu. Wydawało nam się, że to, czy władzom pewnie się wydawało, że tak będą się rozwijały teatry dramatyczne. Dzisiaj na podstawie badań, które przeprowadzał autor książki Teatr Publiczny między rynkiem a demokracją, widzimy, że jednak te przestrzenie wielkie są już opanowane przez muzyczne raczej formy, te teatry dramatyczne nie są tak olbrzymie. I to nie będzie pewnie kierunek rozwoju dramaturgii w tym kierunku. No ale mamy co mamy. ZASP od dłuższego czasu prowadzi dialog z organizatorami działalności kulturalnej. Odkąd dowiedzieliśmy się w roku 2004 na podstawie raportu Unii Europejskiej, że nie istnieje w Polsce zinstytucjonalizowany dialog w sektorze przedstawień żywego planu. I tak naprawdę on do tej pory nie ma partnerów na tym polu, tak zidentyfikowanych, jak to widzi Unia Europejska. Ale troska o stan posiadania łączy nas. Aspiracje samorządów, w tym opolskiego, historycznie biorąc, są olbrzymie i za to dziękuję samorządowcom, bo w roku 2001, jak podaje raport opracowany przez ZASP, i to jest jedyny do tej pory raport o stanie polskiego teatru, ten teatr otrzymywał 3 600 000. I te później dotacje bardzo wzrosły. To świadczy o aspiracjach tego regionu, o woli samorządowców dla utrzymania rangi tej instytucji. Dzisiaj wobec wiadomości, które usłyszeliśmy, które znamy wszyscy, gwałtownie zmniejszenia tych możliwości od sierpnia dla tej instytucji, no, podjęliśmy bardzo ważną rozmowę, w której zarysowały się też wizje bardzo dramatyczne. Ja zaproponowałem na przykład, żeby zastanowić się, czy flagowy festiwal
konfrontację ma się odbyć, jeżeli minister kultury wspiera go w tak małym stopniu, chociaż wspiera, no to trzeba by zastanowić się, czy nadal jest to ten strategiczny festiwal dla polskiej kultury w roku 250-lecia teatru publicznego w Polsce. Także nawet postawiłem taką ryzykowną tezę w stosunku do pana marszałka, czy te konfrontacje naprawdę powinny się odbyć, czy stać wobec tego przy tak widzianej woli ministerstwa na ten festiwal. Pan marszałek gwałtownie zaoponował. To są za daleko idące pomysły prezesa ZASP-u. No też prezes ZASP-u widział, że takie formy nacisku, takie formy ujawniania pewnego kryzysu mają miejsce i w Europie. Przecież i zrywano festiwal w Awinionie. Potrzebujemy takiego bardzo wyraźnego komunikatu, żeby zbadać, czy podział na instytucje marszałkowskie, w skrócie mówiąc, tak, czy prezydenckie, jest nadal zasadny i może czy się opierać na tych regulacjach, które są. Ja kiedyś brałem udział w 2005 roku w akcji lobbyingowej w Sejmie, aby przeprowadzić nowelizację ustawy o działalności kulturalnej, która umożliwiałaby współfinansowanie instytucji przez samorządy, a także przez ministra. Wtedy to było w mojej motywacji szczególnie dlatego, aby uratować Teatr Polski we Wrocławiu, którego finansowanie no, chyliło się ku upadkowi i do dzisiaj mamy ustawę pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego a ministrem kultury. Widzimy, jak to się zmieniało. Na początku było tak, że po prostu jeden daje pół, drugi daje pół. Potem pan minister Zdrojewski po ministrze Waldemarze Dąbrowskim zmienił te porozumienie te aneksem, że tylko na działalność artystyczną daje minister kultury. Mieliśmy niedawno konflikt z samorządem. Dyrektor Mieszkowski zaryzykował niepłacenie za wodę, gaz, za różne media i tak dalej. Uznał, że wszystko ma być dla artystów. I sytuacja województwa opolskiego wymaga komentarza na forum co najmniej konwentu marszałków i wypracowania jakiegoś stanowiska do komisji rządowo-samorządowej. Ponieważ, jeżeli dobrze rozumiem, firmy rejestrując się poza tym województwem nie odprowadzają podatku CIT, to jak wiemy drastycznie spadły dochody z podatku CIT i to już jest problem państwa, bo przecież jedna noc w Ministerstwie Kultury zarządów pana premiera Buzka spowodowała taki, a nie inny podział pomiędzy organizatorów działalności kulturalnej, przydzielając tym czy innym te instytucje. Jak się dowiadujemy z naszego tutaj dzisiaj spotkania, współpraca pomiędzy prezydentem miasta Opola, pomiędzy zarządem województwa rokuje wspólne rozwiązywanie problemu, co nie jest tak typowe, proszę państwa. Miałem przypadek w Olsztynie, nie zabrakło jakiejś harmonii na rzecz tamtego teatru. No, nie mówmy nawet i we Wrocławiu, przecież cały czas nie mamy takiej sytuacji, w której prezydent Dutkiewicz wziąłby odpowiedzialność, współodpowiedzialność za losy Teatru Polskiego. Tam cały czas jest minister, a przecież Teatr Polski jest okrętem flagowym nie tylko dla polskiej kultury, ale przede wszystkim dla miasta Wrocławia. A więc wymaga to analizy możliwości samorządów
I no jeszcze raz przeprowadzenia w takim razie remanentu, kto co finansuje, a być może w niektórych wypadkach należałoby no, zmusić do współpracy tych, którzy odpowiadają za ofertę miasta. Skoro ustawa daje te możliwości, skoro one nie wszędzie są wykorzystywane. Tego wypadku nie mamy tutaj. Tutaj rodzi się wspólna odpowiedzialność za tę instytucję, w której artyści, ponieważ rozmawiałem z artystami, oni opowiedzą za chwilę o tym też, no, nie mają wpływu jako podmioty tej w gruncie rzeczy, tej instytucji, jako te osoby, które są na scenie obecne, nie mają wpływu na kształt gospodarki finansowej tej instytucji. Tak? Żeby zarówno kształt tej instytucji, kształt repertuaru, aspiracji uzyskiwał odpowiednie wsparcie, koszty finansowe, stałe i tak dalej. Wiemy z rozmowy z panem marszałkiem, że zaczyna się tutaj właśnie w Opolu racjonalizowanie tej sytuacji, za którą długo samorządy nie chciały podjąć odpowiedzialności, na zdefiniowanie tego, co to są koszty właściwie stałe, ponieważ jest też oczywiście grupa, która mówi, że tutaj one nie ma żadnych stałych. Ale jest jednak taka grupa i to się powtarza w wielu pismach dyrektorów o ich sytuacji, że samorząd nie chce nawet wziąć odpowiedzialności za to, co tam musi być wypłacone. ZASP doprowadził do debaty u pana prezydenta Komorowskiego 2 lata temu, bodaj to był 28 listopada, to było transmitowane, i do kształtu tej debaty, a mianowicie spotkali się samorządowcy, spotkali się dyrektorzy, ja byłem jedynym przedstawicielem artystów, wykonawców. Mieliśmy co prawda po 3 minuty na wypowiedzi w obecności pana prezydenta, no, odczuwając ten dyskomfort tego krótkiego czasu, mogliśmy się tylko te najważniejsze rzeczy zasygnalizować, a więc punkt 12 w ustawie, paragraf 12 o odpowiedzialności organizatora, ale przecież to nie wyczerpuje wszystkiego. Wiemy, że pan prezydent przewiduje taką debatę z samorządowcami i kultura będzie tutaj także istotnym polem do dyskusji i jej usytuowanie. W każdym województwie jest ta sytuacja wygląda inaczej i ZASP stanął na stanowisku, będąc ekspertem po prostu ze względu na zakres działalności danej instytucji, niezależnie od tego, czy koło ZASP-u tutaj jest, czy nie jest. Mamy takie prawo, 15 i 16 punkt ustawy o działalności kulturalnej upoważnia nas do takiego zajmowania stanowiska, ba nawet nas wiąże organizatora z nami w wydawaniu takiej opinii. Uważa, że powinien być przeprowadzony tutaj konkurs i nie ma niezgodności między tym, co mówią związkowcy, co mówi pan marszałek. W trosce o w ogóle teatry w Polsce musimy starać się wprowadzić mechanizm, który by pozwalał na rok przedtem, w Niemczech to jest 2 lata, przewidywać zmianę na stanowisku dyrektora. Z drugiej strony to zjawisko, które wykreował pan Tomasz Konina tutaj, spotyka się z wielkim uznaniem środowiska teatralnego. Wiecie państwo, że macie instytucję, która przysparza wam tutaj chwały przez obecność na zewnątrz w różnych festiwalach i zagranicznych, krajowych. Ale jest jeszcze pytanie o to, w jakim dialogu pozostaje ta lokalna instytucja z własną publicznością. I tutaj no, trzeba sobie, wszyscy musimy postawić pytanie na temat kosztów krzesła. Tak. Ile samorząd dopłaca do jednego spektaklu i omówić ten koszt krzesła. Znaczy, ile razy możemy ryzykować przedstawienie o dużych aspiracjach i ambicjach artystycznych, komentowane przez kręgi artystyczne, intelektualne, a na ile to, które spełnia oczekiwania miejscowe.
dyrektor Konina świadomie w ten sposób balansował pomiędzy propozycją farsową, a pomiędzy ambitną. Także i to się liczy na chwałę dyrektora, że mając te trzy jakby pola do wypełnienia, on je wypełniał, więc idzie tylko o to, czy te środki, które miał do dyspozycji, a miał je z roku na rok coraz mniejsze, starczały na wypełnienie tych zadań, które on uważał za zadania statutowe powierzonej mu instytucji. Dzisiaj wiem, że dialog pomiędzy zespołem, a pomiędzy panem dyrektorem, jeżeli chodzi o sytuację finansową tej instytucji, był minimalny, jeżeli by powiedzieć nawet, no, przez to, że nie było rady pracowniczej w tym teatrze, no, prawie nie istniał. Po prostu zetknąłem się z brakiem podstawowych informacji kolegów, bo ja z zewnątrz przyjeżdżając, raptem miałem więcej informacji niż koledzy tu na miejscu. Ale bardzo się cieszę, że związkowcy tutaj, wbrew temu, co donoszą niektóre media, nie mają wygórowanych ambicji w formie postulatów kilkudziesięciu pod adresem czy to organizatora, czy dyrektora, i że one muszą być bezwarunkowo zrealizowane. Mamy ten przypadek w operze w Łodzi, kiedy powiedziałbym związkowcom, czy przypadkiem nie wchodzicie już w cudzą rolę dyrektora i tak dalej. No, ale tam jesteśmy też obecni jako ZASP, mediując pomiędzy marszałkiem łódzkim, pomiędzy operą, będzie konkurs i tak dalej. Więc bardzo chwalę tutaj kolegów zespół, że racjonalnie chcę przystąpić do i odpowiedzialnie do rozwiązywania problemów, w którym znalazła się ich instytucja, z którą się identyfikują, z którą wiążą swoje życie, aspiracje i tak dalej. Nie jest też tak, że koledzy uważają, że rotacja na scenach polskich nie byłaby możliwa. W rozmowach między artystami to jest jakby dopuszczalne i na pewno organizator nie będzie ani media włączane w sytuację, gdy nastąpi zmiana, że oto ten zasłużony aktor ma opuścić teatr, czy tamten ma opuścić teatr. Przez fakt utworzenia teatru, który tyle lat działa w oparciu o zasoby artystyczne Teatru Kałamarskiego, widać, że aspiracje kolegów artystyczne zbudowania własnego warsztatu, własnego kontaktu z widownią, własnego samorealizacji, no są bardzo tutaj obecne, aktywne, więc chylę czoło przed kolegami jako artystami. I proszę Państwa, myślę, że dzisiaj odbyło się bardzo ważne spotkanie, w którym wszelkie podejrzenia, że zarząd województwa opolskiego chciałby uniknąć odpowiedzialności za tę instytucję lub doprowadzić ją do dyskusji, do jakiejś ściany, są absolutnie nieuzasadnione. Rozmawiałem z dyrektorem Koniną. Nie zamierza startować w kolejnym rozdaniu, w kolejnym konkursie. I wtedy, kiedy już się skończy jego misja tutaj wynikająca z jego kontraktu, nie widzi dalej możliwości tutaj działania w tym środowisku. Ale przecież jubileusz tego teatru, który się zbliża, to jest także część jego chwały, czyli 7 lat, dobrych lat wizerunku tego teatru na arenie ogólnopolskiej. I niewątpliwie i władze, i wszyscy damy szansę, aby dyrektor tę część, no, mógł też jakoś skwitować, bo z honorem.